Witam Was w barze z najpiękniejszym widokiem, ponieważ na całą moją ukochaną Warszawę. Jestem w barze Panorama na 40 piętrze hotelu Marriott. Jak prawdopodobnie część z Was wie, obecnie w listopadzie obchodzimy Old Fashioned Month. Święto, które od 2015 roku obchodzone jest w najlepszych koktajlbarach, w najlepszych barach, gdzie miłośnicy tego klasycznego trunku mogą się cieszyć jego obecnością. Obecnością, którą tak naprawdę w naszym życiu mamy od 1806 roku, kiedy to powstał protoplasta Old Fashioned, a mianowicie whisky koktajl. Whisky koktajl serwowany w kieliszku koktajlowym z zestem z cytryny stał się obiektem bardzo wielu kombinacji ówczesnych barmanów. Modyfikowali do tego stopnia, że koktajl ten przestał smakować jego miłośnikom i dlatego wtedy zaczęto zamawiać go jako Old Fashioned Whisky Cocktail. Wraz z marką Woodford Reserve przemierzyłem Polskę w poszukiwaniu tego perfekcyjnego Old Fashioned. Piłem i te deserowe, i te owocowe, i w końcu te dymne. O moich wrażeniach będziecie mogli przeczytać w artykule, do którego link umieściłem pod tym filmem. Nie bez powodu marka Woodford Reserve jest patronem Old Fashioned Month i partnerem dzisiejszego odcinka. Woodford Reserve jest to najmniejsza i najstarsza destylarnia w Kentucky. Aromatów, których możemy doświadczyć w tym bourbonie, jest ponad 212. Ich obecność jest zasługą unikalnego procesu produkcji Woodford Reserve. Które Old Fashioned jest najlepsze i perfekcyjne? Oczywiście to, które nam najbardziej smakuje. Pokażę Wam teraz moje ulubione Old Fashioned. Zapraszam do baru. Metod przygotowywania Old Fashioned jest bardzo wiele. W metodzie amerykańskiej, bardziej owocowej, do kostki cukru nasączonej bitersem dodaje się plaster pomarańczy, wisienkę i wszystko się to ugniata. Potem dodaje lód i nalewa bourbon i wszystko się dokładnie miesza. W wersji angielskiej, mniej owocowej, kostkę cukru nasączoną bitersem zalewa się bourbonem, systematycznie mieszając. Moja metoda jest chyba obecnie najbardziej popularna i tą zobaczycie w większości przypadków barów. Do szklanicy wrzucam lód. Następnie wlewam 60 ml mojego Woodforda. Czy wlejecie 40, czy wlejecie 60? Naprawdę zależy to od Was. Następnie łyżeczka cukru. W tym wypadku użyję cukru trzcinowego. Pamiętajcie, że to już jest pewna modyfikacja, którą możecie zrobić. Możecie używać białego cukru, trzcinowego, może być to syrop z agawy. W swoich badaniach na temat Old Fashioned i podróżach zobaczyłem również syrop ze słonego karmelu, syrop sezamowy. Wszystko dokładnie mieszam. Dodaję 5 daszów bittersa. I teraz, czy damy 3 dasze, czy damy 5 daszy, to znów zależy od Was. Czy to będzie Angostura, czy to będzie jakikolwiek inny bitters, przez Was zrobiony bitters kawowy, do czego zachęcam, czy też orzechowy, z którym również się spotkałem. Również w swoich podróżach zobaczyłem Old Fashioned na bourbonie, na Woodfordzie infuzowanym między innymi pandanem. O, taka ciekawostka, bardzo egzotyczna. Mieszam. Następnie do mojego schłodzonego szkła odcedzam. Na koniec dekoracja, jak żeby inaczej, zestęp z pomarańczy. I tu też możecie się spotkać z dekoracją, na przykład zestęp z grejpfruta. Jakie jest najlepsze Old Fashioned? Powiem Wam tak, dla mnie to jest najlepsze Old Fashioned, bo zrobione dokładnie tak, jak ja lubię. Zastanawiam się, jakie Wy preferujecie Old Fashioned, jakie jego modyfikacje. Napiszcie w komentarzach do tego filmu. Tak więc kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.